ej, dawno nie miałem czegoś takiego. Tylko jak to sprawi, żeby mnie wywołtowali? Dobra, nie wiem, ja pierdzielę, kluczyków nie mogę zrobić, zrobiłem. Gdzie tu uciec, żeby być bezpiecznym i potem sfejkować, gdzie byłem? Mam pomysł. Powiem, że byłem... Bądź sobą, to cię wywołtują! Bez kitu! Niech się ta runda zakończy. Wiem, co zrobię. Powiem, że jestem inżynierem. I potem ktoś powie, nie, ja jestem inżynierem. I potem... Ja powiem, dobra, to udowodnimy... Ktoś powie, żebyśmy to udowodnili wentując, ja nie zwentuję. O Boże, 10 het. No nie! Jak przyjdzie tu killer i mnie zabije, to będę zły. Okej, nie. Chyba janitor sprząta ciała. Idę sprawdzić. Ta, sprzątają ciała. Oj. 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 Nie mogę! Dobra, okej. Okay. Mamy janitora. Co to było? Mamy zwierzaka, który puszcza sobie to rękę. To biega cały czas we dwójkę. Mamy janitorów na 100%, bo szukam przez całą mapę chyba ciał, dwa kółka zrobię i nie ma nic. No zwierzak jak się... Janitor, kto biega we dwójkę? Kto biega we dwójkę? Kto biega razem? Dlaczego ludzie odbiegali od tego? Ja jestem. No stałeś przy tym, to powinien się. Kto widział, że ktoś biega razem? Ja leciałam właśnie z Evronem do... ...reaktora. Czyli Evron jest inżynierem, tak? Ja jestem inżynierem. Gówno! Ja jestem inżynierem! Kiślu jest! Let's go! Mamy cię. Chyba, że jest Jesterem, to przegraliśmy. Nie. Czekaj, to kto? Kiślu? No, Evron. Ja jestem inżynierem. Ja jest... Kiślu jest inżynierem. Ja jestem inżynierem. Przegraliśmy. No, to jest ja jestem inżynierem. Zagłosuję zwierzaka. Kiślu fejkuje, że jest inżynierem. Przegraliśmy. No, szczerze, na zwierzaka. Na zwierzaka. Prosiłeś Jana. Dlaczego na mnie? O Boże, jak z dziećmi. Czemu na mnie, diables? Co? Bo ja bez mnie nie wiem. Bo dać się tylko żeby skontrować Chestera. Unlucky! Kamil, bez sensu. No to mogłeś to powiedzieć. To bez sensu. Wszystko Evron, mogłeś powiedzieć, że jesteś Chesterem. Jestem inżynierem. Wiedziałem, że będzie sfrustrowany i powie gówno, to Evron, ja jestem inżynierem. Sorry. Typowy Polak, nie lubię też mi coś mawiać. Czemu tam na lewym reaktorze? Dobra, jestem kanalarzem. Kanalarz. Dobra. Jait? Dobra. Jak serio laścik, to ufam? Serio. Szybki fix świateł, S. Twój juice! Odwal coś, Siana. Chodź tutaj do Venta. Kamuflaż. Aha. No okay, nie reportujcie ciała, jak widzimy killera! Kurde, no przecież to by się skończyło przed sekundą, który baran. Czyli trolik chowa killera. Nie, tam to co odbiegła.
Kto biega na takim speedzie szybki w ogóle? Juna tak szybko biegała, Juna. To Juna jest, ja Juna jest postarana. Ale nie, bo ja... to jest jakiś boost. Nie, 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 no tak, to jest Juna, bo to osoba podbiegła i momentalnie odleciała, dobra, to jest Juna. I already voted. To jest Juna. I already voted. To jest Juna, to jest Juna. Nie, to jest Juna. To jest Juna, to jest osoba tak szybko odleciała? No nie, no co to za info? Nie, to jest Juna, na 100%. Nie, nie jestem ja. Pa. Dobra, o, stopy. Juna, zrób mi herbatę, please. Skorpo herbatkę! Blaska apelsyny! Słucham? Samym miodem, zrób mi herbatkę, please. Rafał! Rafał to jest taka trochę szuja. Wykorzystywać. No. Dobra, walisz szataski. Dawno cię wykorzystałem i jeszcze raz pamiętam. Jak ktoś wskoczy do Venta, to już musi być killerem, nie? Jestem kanalarzem. Tadeusz Norek. W Wencie. Prolik? Co on? Jait? Diables zabił na moich oczach i chciałem go zabić, ale nie możemy wygłosować trolika. Trolik to Jester. Nieprawda. Dobra, ja wam powiem tak. No ja zgłosiłem ciało, więc ja się wypowiadam. Cały czas przy mnie jest Diables, Blaszka biegał przy ciele. Ciało nie padało... Nie biegałem przy ciele! Dobra, to ktoś się za ciebie zmorflingował, ile nie jesteś w medzie. Ja mogę dumą powiedzieć, że elektryka prąd nie tyka, jestem inżynierem. Jak no to wreszcie, to z Diablesem biegam i... Czekaj, tylko się zapytaj na rzecz. Ewron, dlaczego trolik jest? Czy się schowiesz, że trolik jest? Bo stał na moim wencie i czekał, aż ktoś go zobaczy. A ja byłem kanalarzem. Wyskoczyłem z Venta, naprawiłem światło, znowu skoczyłem do Venta i ogarnął, że to już nie wyjdzie i sobie się nie wziął. Dobra, no to jest Kubox albo Tujus. Bo jest Diable, widziałem. To nie może być Tujus, a jestem szeryfem. Więc Kubox, easy. Co? I nie, Kubox nie jest inny. Blaszka, jak ty widziałeś na moich oczach, co ja zabijałem? Widziałem, jak zabijałeś ciało! Blaszka, ja nie mogę zabijać, bo jestem z Kiślem w Medbayu aktualnie. Chyba, że Kiśle też jest killerem. Że ktoś się za ciebie przebrał w tym momencie, Blaszka, jak debil i zabił... Nikt się przebrał, byłem tam! Dajcie powiedzieć Blaszce. Blaszka, co masz do powiedzenia? Widziałem, jak Diables na moich oczach zabija zwierzaka. No to dobra, nie. No to ja mam bardzo proste wytłumaczenie. Mam bardzo proste wytłumaczenie. Kubox jest glitchem, Tujus jest morfem i to są dwa ostatni killerzy. Bo jak my z Kiślem widzieliśmy Blaszkę... Nie, w ogóle jakoś Bitcoin mega spadł, no nie? Z Kiślem Blaszkę zabijającego kogoś, czy tam chyba zwierzaka. Ale Bitcoin poleciał w dół, i ty Blaszkę widziałeś mnie zabijającego kogoś, co powoduje autentycznie, że są dwa morfy. O mega lul. Ja kryję Diablesa po całą rundę zanim biegam. A ja za Kiślem. Dobra. Fuck you! Dobra. Wszystkie krypto spadły. S. Szybko naprawione, widzowie, reaktorek. Tylko ten Venti chyba jest z dupy, widzowie, wiecie, on mi za dużo nie da. A ten? To co, wyrzucamy Kuboxa i Tujusa? No Kubox właśnie umarł. Nie, no nie, żyje. Kubox żyje. Jak umarł, żyje. Nikt nie umarł. Każdy żyje, nikt nie umarł. Kubox u was na ekranie żyje? Ja to musiał być morphing, bo w sumie Diables w sumie teraz to się z Kiślem i to jest morphing. Ej dobra, Kubox nie żyje faktycznie. No to mówię przecież. Ale to chyba wyszedł z gry, tak czy jak? Nie, wyszedłem. W tym momencie zginął w momencie reportu. Zginął. Dobra. Bo na pewno to nie był Kiślu i Diables, bo byli z Blaszka. Blaszka też nie, no. Trolik Jesterem, Ewron jest tym. Inżynierem, no to Tujus. No to Tujus. No i łatwa gierka. Shirano, 29 lat? Super, jesteś 3. Trolik, nie głosuj. Jak nie skończymy, trolik, to jest, wiesz, over. Już cię tutaj ogarnęliśmy. Ty szczurze, ty. No, unlucky, od zwierzaka się umrze. Nie mogę, to ja będzie. Do streamera łatwo. Let's go! Ale przekwiniłem Jestera, nie? Widzicie, widzę, tak trzeba zakończyć. Dobry impostor. Super. Kabelki. Plup. O mój Boże. O! Co się właśnie stało? Czy szeryf zabił na tego?
Chyba nie, tak. Ja jestem właśnie widziałem, jak dwa ciała opadają, Diablesa i Ejza. Jedna osoba nie zrobiła kluczy, announcement, ale nie wiem kto. Jedna osoba od razu zleciała na dół. To ja. A nie Blaszka. To chyba Blaszka. Nie, ja zostałem, to ja. Nie, to ja zostałem przy kluczach. Zauważyłem. Ja zostałem przy kluczach. To ja. To Kubo. Powiem tak, musiała być jakaś imba, bo szeryfem jestem ja, prawda. Więc mi się wydaje, jeszcze przy tych ciałach była Juna. Mogę powiedzieć, że tak. Tak, stała Juna, czyli Juna możliwe, że jest tym jesterem. Bo nie reportowała od razu, dobiegł Blaszka, zreportował, ja zbiegłem z góry. Emerald, ludzie mówią, że spadł, ale tak naprawdę w trakcie ostatnich dwóch lat poszedł tak mocno do góry, że to jest niemożliwe, żeby w skrócie Bitcoin spadł. Logicznie mówiąc, Bitcoin ma po prostu ostatnio problem, ale jeszcze ostatnio był mocno do góry i on jakoś co miesiąc idzie w dół i w górę, tak to Juna tam w ogóle cały czas tego biegała, bo i tak pójdzie do góry. O teraz jest chyba dobra opcja, żeby kupić, no nie? I biegałem, zreportowałem ciało. Podczas takiego dołku. To impostor ciachnął, mówisz? Ciachnął, tak, ja powiem tak. Nie no, ale, ale przecież impostor jak jest lowersem z tego, to widzi przecież, że jest z tym. No to wytłumacz mi trzy ciała bez szeryfa, no. Ja myślałem, że jak jest taka era cyfryzacji teraz i wszystko jest internetowe, to Bitcoin prędzej czy później będzie warty banki. Mogę powiedzieć? Jestem Time Lordem, czekam aż cooldown mi zejdzie, bo chciałam cofnąć czas, ale nie wiem, czy to już trochę... Prędzej czy później, może za 5 lat, może za 10 lat. No to ja Ale kiedyś będzie bańka. Akcja to jest, bo mogło być tak, że po prostu na przykład dajmy na to, że Kiślu i Diables, ale nie, no nie wiem, to jakby byli dwóch impostorów, to by był koniec gry. Chyba, że coś się stanie z tym całym rynkiem, no, nie wiem. Mogło być tak, że wiesz, lowerści, jeden jest ten, ten w sensie, wiecie, jakieś tego, bardzo duże jakieś ograniczenia rządowe, typu jak sprzedać bitcoiny, to podatek 80% i nikomu nie będzie się już opłacało, wiecie, trzymać kasy w tym. Dziwne. Ale no zobaczymy, nie wiadomo. Ewron, czy byś wtopił w Bitcoinie? Nie, no ja już mówiłem o mojej Cox inwestycji. Grałem czemu w WoWa i mieliśmy takiego chłopa, który inwestował właśnie w bardzo dużo... Może mi nie wierzą, albo dwóch impostorów. Kasy w takie rzeczy. I powiedział, że obowiązkowo... Poleciał do dołu! Że obowiązkowo powinienem kupić Bitcoina. I wiecie, za ile wtedy był Bitcoin? Za $100. I wiecie, co zrobiłem? Kupiłem za $100. I wiecie, co się potem stało? Był za $200. I sprzedałem, i myślałem, że jestem bogiem biznesu, bo ze 100 zrobiłem 200. A teraz miałbym 100 tysięcy. Pog? Ale wiecie, na plusie jestem, nie? 100% na plusie, pomnożony kapitał razy 2. Chyba easy. God damn it. Więc, no, moja historia jest dosyć sadge, niestety. Jest jakieś... Znaczy, nie no, nie sadge, $100 free. Ale no... Jak patrząc na teraz, to... Dobra, na moich oczach Blaszka zabił pomarańczowego. O, i znowu jest ta sama sytuacja. Juna przy ciele. Nie, Blaszka na moich, nie, na moim ciele. Widziałem jak Juna, ja podbiegałem i szybko zreportowałem, gdy podbiegałem. Nie, Juna, jestem Time Lordem. Mi się nie wiedzę, że jest Time Lordem. Mogła bardzo dobrze zrobić, żeby sobie cofnąć czas, jak widziała. Dajcie zwierzakowi powiedzieć. Nie, nie mogę, znowu. Dajcie zwierzakowi powiedzieć. No. Co zwierzak? Zadługuje nas wtedy stała przy ciele, więc nie może być killerem. Juna klaimowała Time Lorda i nikt inny nie mówi, że tak, jest Time Lordem, a został cofnięty czas. Proste. Nie, już drugi raz to jest dla mnie podejrzane, że ona stoi przy ciele. Blaszka, ale to ty zabiłeś teraz. No nie. Na moich oczach zabiłeś, padło... Juna przy mnie zabiła. Nóżki pomarańczka. Czyli albo Juna, albo Blaszka, ale raczej Blaszka, tak? Raczej Blaszka. Blacha jest glitchem. Znowu dwa głosy na mnie. No to już nie jest. Halo, kto na mnie głosuje? A drugi killer pewnie. Blaszka i kto? Blaszka i Juna na siebie, bo jest tym. A nie, może być. Kto jest szeryfem, czat? Ja pierdzielę. Ja mam dobrą rolę, bo mogę być niewidzialny. Trolik, nie mogę z trolika. Wyobraź sobie, co musiał czuć koleś, który kupił pizzę za 10 000 BTC lalk. Nic nie czuję. Nie, to jest czat, a to jest największa głupota, jaką ludzie mówią. Jak widzę te artykuły, to mi się żygać chce. Na przykład, koleś kupił pizzę za 10 milionów. Nie, kupił pizzę za $20, bo wtedy był tyle warty Bitcoin. No jakby, nie wiem, takie gadanie, że chłop coś kupił za ileś. To równie dobrze możemy powiedzieć, że jestem idiotą, bo kupiłem Coca-Colę za 400 zł, bo kiedyś była warta złotówkę. No nie. Kupiłem ją za tą samą wartość, po prostu inflacja, czy tam wiesz, po prostu inny ten, nie? Dobra. Mm-mm-mm-mm.
ten trolik pieprzony. Dobra. I'm on fucking admin. Dobrze, że nikt ciała jeszcze nie znalazł, to mam czas, żeby zabić drugą osobę. O, jednak nie. Co się wydarzyło, że ja wygrałem? Bo zabiłem Kuboxa, bo tak to wyglądało dla mnie, że on zabił Junet. Seryf! No, dziękuję. Właśnie zabiłem w ogóle impostora, co nie? No, Blaszka zabiłeś mnie. A kto był? Blaszka był w końcu? Byłem gliczem. Ja zabiłem Siarek, to była impostorem. Ja mówię, biegnie szybko Evro. Widzowie? Mówię, dobra, zaraz. Ostatnia minuta. Oj, 22 wybiła. No to chyba last. Wiadomo, co robimy. Ej, pobiegłem, zanim się gra zaczęła. Holy shit. Kanalas, lecimy! Oj. Szczur Gaming. Ez? Czekaj, jakim cudem Kubox mnie zabił, jak byłem w wencie? Dzień dobry, witam ale serdecznie. Dobre to było! Witam. O! Ej, dobra, wytłumacz mi, jak ty to zrobiłeś? Bo ja siebie zabiłem. Ale jak? Rozumiesz, szeryf. Jak? Dobra, ej, to jest jakaś zbudowana no bo, gra. Nie, bo widziałem, że jesteś, zabrał mi rolę. Tak? I więc strzeliłem. Tak. Rozumiesz? Się da? Tak się da i każdy widzi, jak ktoś jest w wentach. Killa ma. Ja miałem killa. Czyli no. Ty możesz strzelić do wenta jakby. Tak. Bo sytuacja jest taka, dobra, chyba możemy potwierdzić, że jestem inżynierem ze względu na to, że zostały naprawione szybko reaktory, no i jestem szczurem w wencie. I zmieniam wenta z górnego na dolny i Kubox mnie zabija, czekający na wencie. Tylko, sadgę. Że kwestia jest taka, że Kubox nie umarł. Umarłem. Więc żegnaj. Pozdro dla Time Lorda. Wow. Ale ja zginąłem! Nie zginąłeś. Umarł. Zginąłem! Dobra, kto powiedział, że jestem Lordem? Kto? Ja. Fajnie, Juna, dzięki. Co się stało? No to przynajmniej masz potwierdzenie. Ja zginąłem! Ja bym tego nawet nie mówił, że cię zabiłem. Czas się on umarł czy nie? Bo teraz już nie wiem. Nie wierzę. How to throw game in 5 sekund. Nie wierzę. No może nie zabijaj inżyniera w takim razie, Kubo. To może nie wchodź do wentu. Nie wchodź do wentów. Przepraszam, że taka jest... Przepraszam, że mam rolę kanalarza. O. A ja strzelam do kanalarzy. Tadek. Mnie tutaj nie. No to czyli no właśnie. Ejzo. Uf. Co jest? Na szczęście. Dobra, chłop mnie zabija, cofany jest czas i jest skip. Jest. Ale ja też dzięki temu przeżyłem. Dobra, zróbmy eksperyment, zabij mnie i time lotów nie czas. Dobra. A nie 20 sekund. Być dzisiaj bez Amonga? Chyba, że to tylko przez Sopium, tak mi się wydawało. Raxi, słuchaj! To przez to zaciągnięcie się. No i gdzie jest Kubox, szmata? Nie wiem, co się wydarzyło, bo był czas cofnięty. Ogólnie ciekawa Blacha sytuacja. Blacha strollował. Blacha się ze mną zamienił rangą. Tak. I zabiłem Rona. Co? To no, bo Blacha był shifterem. No tak, to ja potwierdzę, bo zabrałam Blaszce Time Lorda. Co się dzieje? Way to die! Dobra, skip, ja pierdzielę. Ja jestem niewinny, Juna niewinna i Kubox niewinny. Way to dunk normalnie. Mamy sobie role zabierają, nie mogę, co się dzieje? Mój mózg nie może tego zaakceptować. Way to sami niewinni. Dobra, czyli wiadomo kto jest, nie? Diables. Co? Ja jestem, nie mogę zobaczymy, powiedzieć. Zobaczymy, jak go się zabije. Ja sorry. Nie mogę powiedzieć z to jest, widzowie, dobry wend. Janek? Ludzie naprawdę lubią tego Amonga, no glipet. Janek, ja nie mogę sobie wyobrazić, że ktoś lubi inną grę niż ja. Straszne to jest mi do ogarnięcia. Naprawdę, nie mogę tego zrozumieć. Jak cały świat nie może lubić takich gier jak ja? To jest dla mnie strasznie nie do pojęcia.
Ale że ludzie mają inne gusta? Ziup! Dobra, na razie chill. Dobra. Teraz powinien pójść reaktor i ja sobie mogę tu pochillować. Nikogo nie widzę. Okej. Ty, jakieś światło włączone, to ja nigdy nie mam. A nie, to nie jest światło włączone, to są kamsy. Naprawię. Dobra. Oj! Trolik! 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 W sumie po co? Ja mogę tak. Siema! No i tutaj widzowie, panowie, panie, jestem kanalarzem, nagle idzie kamuflaż, no nie? Na moich oczach zabijana jest osoba i osoba w kamuflażem wskakuje do wenta, więc myślę, o, ucieknie drugą stroną. I uwaga, uciekła drugą stroną. Biegnę za osobą w kamuflażu i nagle wyłania się... Juna! Trolik! Gratuluję, Trolik! Trolik jest naszym killerem. Proszę bardzo. Tadeusz Norek reportuje. To jest jeszcze zdarzyło, jak takie... Ja powiem, że... Są tyle turnieju, jest? Ja czyszczę Eizo. A ja nie czyszczę trolika. Pozdro. W którym momencie mnie zobaczyłeś? Jak uciekłeś do O2 i pobiegłeś na te... Ale tryhard, ale tryhard. W kanale się spotkaliście. Mówię tak, widzę, że pobiegłeś w drugą stronę, mówię dobra. Nie widziałbym. Diables jest drugim. Diables jest drugim. Diables jest drugim. Diables jest drugim. Wiecie dlaczego Diables jest drugim? Diables jest drugim. Dobra, Diables jest drugim. Przepraszam, piekar. Już, Ewronku, mam urodziny dzisiaj, serduje Ewronkę, że ma... Co ty robisz? Shiftowała rolę. Diables jest drugim. Dobrze. Jeżeli... Pomarańczowy jest, jeżeli... jestem w 60. Skończyłem questy właśnie. Ja mogę potwierdzić Ewrona, że był faktycznie inżynier. Okej. Okay. Jaka jest szansa, że jest 60? No już skończyłem questy, zrobię wszystkie questy. Nie wiem, on oskarża w każdej możliwej... Nie, ona jest impostorem. Ostatnim impostorem jest twój juice. Dobra, to zróbmy tak. Albo Diables, mogę albo mogę być totalną szmatą, ale to jest Diables. Wiecie dlaczego? Dlaczego? Bo Diables, jak wywołtowaliśmy trolika, na samym końcu powiedział GG, że niby dobrze wywołtowaliśmy wszystkich, a chciał tylko nas sfejkować, że on też myśli, że dobrze wywołtowaliśmy. Nie, powiedziałem GG, że to właśnie mi został jeden quest, bo ja już na żółto się świeciło dla impostorów. Ja już biegam do ostatniego questa, więc GG dla mnie, bo ja miałem tylko przesunąć tą, suwaczek. Nie kradnij mi roli, Juna. Twój juice. Dobra, twój juice, niech będzie. Twój juice. A jest Diables i Eizo. Pog? Trolik dziadu glicza na bazie, tutaj jest taka mija. Tak, a myślałem, że jestem 10-headem. To była dziwna runda. No nie mogę, nie mogę. Myślałem, że jestem 10-headem. Boże, co za gra. Ewron, co mnie przeszło. Ale mieliśmy farta z Ewronem, że cofnął czas. Czemu ja przegrałem? No to ja cofnąłem czas na to. Byłeś shifterem, neutralną rolą. Powinieneś mieć inną rolę. Bo zamieniłam się... Zamieniłam się z taki... Berek trochę, wiesz? To jest crewmate, no.